Z okazji Światowych Dni Młodzieży przyjechali do nas goście z Filipin. W oczekiwaniu na krakowskie uroczystości spędzą oni tydzień w domach legionowskich rodzin. Będzie to czas integracji i poznawania swoich kultur. Goście zjeżdżali do Legionowa od 18 lipca, jednak oficjalne powitanie i rozpoczęcie wspólnego świętowania odbyło się dwa dni później, w środę. Zaczęliśmy od wspólnego uwielbienia, po którym nastąpiła msza święta. No i wspólnie ulicami miasta przeszliśmy właśnie tutaj na arenę. Zaczęliśmy pokazem polskich tańców narodowych, takich jak krakowiak. Z tego co wiem, będziemy się jeszcze uczyli polonezę. Będą pokazy sztuk walki, a na wieczór mamy zaplanowaną wspólną dyskotekę. Do miasta przyjechało około 300 Filipińczyków, których ugościli w swoich domach sami mieszkańcy. Dzięki temu wspólnie spędzają wolny czas, spożywają razem posiłki i uczestniczą w przygotowanych dla nich atrakcjach. Będą także mieli okazję wykazać się kreatywnością i sami zorganizować ciekawie jeden dzień. W Filipinach drugim językiem urzędowym jest angielski, dzięki czemu nie ma żadnych językowych barier. No bardzo fajnie jest, bo są, dziewczyny są bardzo otwarte. Łatwo z nimi złapać kontakt, są uśmiechnięte, za wszystko dziękują. To jest też taka grupa osób, która też jest taka bardzo skromna, więc oni tak jakby są za wszystko wdzięczni i naprawdę są pomocni też bardzo. Nad organizacją pobytu Filipińczyków w Legionowie czuwają przede wszystkim wolontariusze. Dzięki nim przybysze nie czują się zagubieni, zawsze mają się do kogo zwrócić i otrzymują potrzebną im pomoc. Dlatego gdzie jak gdzie, ale na Filipinach opinię miasto z pewnością będzie miało doskonałą.